Panie i panowie, zanim zrobimy wywiad, powiedzcie mi, czy podobała wam się ta walka? Kamil, to był nieprawdopodobny comeback. Przegrywałeś to starcie i to zdecydowanie. Miałeś minus jeden punkt i na 8 sekund przed końcem odwróciłeś losy. Wielkie gratulacje! Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję tej federacji za zaproszenie mnie, że mogę uczestniczyć tutaj. Nie ukrywam, że bardzo fajnie, ale wracam do swojego sportu, bo kocham boks. Ale no tak naprawdę bardzo dziękuję. Zawodnikowi również podziękuję. Chociaż go nie szanuję zbyt bardzo, ale że za to, że pokazał charakter, za to mu dziękuję. Kamil, czy miałeś myśl już w głowie, że ten pojedynek jest przegrany, bo przez 8 minut Ferrari albo cię obalał, albo cię trzymał w parterze i kiedy udało ci się odwrócić pozycję, to już musiałeś zaryzykować, zrobiłeś to i się udało. Tak jak mówię, ja mam charakter, mało czasu było na przygotowanie. Ja wiadomo, trenuję całkiem co innego. Jestem pięściarzem. MMA to tak naprawdę trenuję od 1,5 miesiąca. Dziękuję swoim trenerom, Mariuszowi Piotkowi. Bardzo, bardzo dziękuję. No i co, wracam, odpoczywam, świętuję do mojej ukochanej, która nie, pewnie strasznie była przestraszona, zdenerwowana. Bo tak jak mówię, to nie jest mój sport. W boksie to wiem, żebym go skończył w pierwszej rundzie. Tutaj nie ukrywam, że wiadomo, że to nie jest to, co ja bym chciał. Jakby to była, tak jak mówię, walka bokserska na pewno by była dużo, dużo lepsza. Ale cieszę się, że mogłem tu wystąpić, mogę się sprawdzić. Za to bardzo dziękuję. Słuchaj, gdyby nie te 8 ostatnich sekund, to wygrałby to Amadeusz. Czy ty byłeś zaskoczony, że mu tak dobrze idzie w tym parterze? No ja, no tak jak mówię, no jest dużo cięższy. Ja, tak jak mówię, jestem pięściarzem. 1,5 miesiąca, to myślę, że i tak jest mało. Jakbym ćwiczył 3-4 miesiące, to myślę, że była ta walka dużo, dużo lepsza. Kamil, ja w imieniu swoim i tych wszystkich ludzi tutaj mam taką nadzieję, że ty jeszcze do nas przyjdziesz, że jeszcze dasz nam tak emocjonującą walkę. Panie i panowie, zwycięzca main eventu Kamil Łaszczyk!